Jest sobota, 16 grudnia. Przypomnij sobie dowolną chwilę wyciszenia, gdy zatrzymałeś się, spacerując wśród natury, siedząc w zaciszu domowym, a może po prostu w chwili przerwy pośród codziennych zajęć. Pobądź przy tym wspomnieniu. Dzisiejsze słowo pochodzi z Ewangelii według świętego Mateusza. Kiedy schodzili z góry, uczniowie zapytali Jezusa: czemu uczeni w piśmie twierdzą, że najpierw musi przyjść Eliasz? On odparł: Eliasz istotnie przyjdzie i wszystko naprawi. Lecz powiadam wam, Eliasz już przyszedł, a nie poznali go i postąpili z nim tak, jak chcieli. Tak i Syn Człowieczy ma od nich cierpieć. Wtedy uczniowie zrozumieli, że mówił im o Janie Chrzcicielu. Odpowiadając na pytanie uczniów, Jezus potwierdza ważność proroctw przytaczanych przez uczonych. Zaskakuje, mówiąc, że te proroctwa już się spełniły, bo zarówno uczeni, jak i uczniowie przeoczyli ten moment. Pomyśl o swoich ostatnich dniach. Czy udało ci się zatrzymać nad wydarzeniami i dostrzec w nich Boga? Co ci podarował? Misją Eliasza było przygotowanie ludu na przyjście Mesjasza.
Ale czy Izraelici byli naprawdę zainteresowani tym wydarzeniem? Tak długo czekali i nic się nie działo, a codzienność była wymagająca. Tymczasem chodzi o coś bardzo nadzwyczajnego. Mesjasz ma otworzyć nową epokę, zbudować Królestwo Boże. Daj sobie chwilę, by pomyśleć o niezwykłym planie Pana Boga, by zgromadzić nas w niebie. Uczniowie głowią się nad zagadką przyjścia Eliasza. Ewangelista Marek dodaje, że w tamtym momencie zastanawiali się też, co to znaczy powstać z martwych. W obu przypadkach to Jezus daje im odpowiedź, ale nie od razu, lecz w czasie, który uzna za stosowny. Przypomnij sobie tę chwilę, gdy Bóg udzielił odpowiedzi na twoje troski lub pytania. Kiedy schodzili z góry, uczniowie zapytali Jezusa: czemu uczeni w piśmie twierdzą, że najpierw musi przyjść Eliasz? On odparł: Eliasz istotnie przyjdzie i wszystko naprawi. Lecz powiadam wam, Eliasz już przyszedł, a nie poznali go i postąpili z nim tak, jak chcieli. Tak i Syn Człowieczy ma od nich cierpieć. Wtedy uczniowie zrozumieli, że mówił im o Janie Chrzcicielu. Rozmawiaj z Bogiem o tym, co było dla ciebie ważne w tym rozważaniu. Chwała Ojcu, i Synowi, i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Thank you.